pełnym głosem, bo uważam, że oprócz takich informacji historycznych i społecznych, kulturalnych, jednak duża doza dystansu i poczucia humoru w tych pracach jest, można ją odczytać. I to drugie dno bardzo. Dlatego wszystkim Państwu serdecznie tę wystawę polecam. Znalazłam taki rysunek, bo przed nami taki specjalny katalog, który towarzyszy wystawie. Wrócimy jeszcze do katalogu, ale żeby przytoczyć jakiś przykład. Rysunek trudno opowiedzieć w radio, ale mniej więcej komisja wyborcza, lista wyborcza, starsza pani mówi takie oto zdanie. Śpiewałam pełnym głosem 100 lat dla Gomułki, dziś ten głos oddaję do urny. Obok urna wyborcza, specjalnie na tę okoliczność przystosowana i wszystko zorganizowane w biurze wyborczym. Powiedziała Pani o tym dziale kobieta i tu z kolei rysunek Zbigniewa Kiulina z 1957 roku. Duża taka kartka, właściwie trudno powiedzieć, czy to kartka, czy to baner i napis: oszczędzaj prąd w godzinach szczytu. Kobieta, która przechodzi, zastanawia się, patrzy na ten napis, a przed nią wózek i dwójka noworodków w tym wózku. I tak oto komentuje. Nie ma głupich, w zeszłym roku oszczędzaliśmy. Może to teraz nie wydaje się śmiesznym, ale kiedy się ogląda, kiedy się jest tam wśród tylu dzieł, tylu ważnych wówczas artystów, naprawdę uśmiech i śmiech pojawiają się i są to niewymuszone reakcje. No dziękuję bardzo za taką opinię, bo rzeczywiście tutaj staraliśmy się pokazać jak najciekawszy materiał obrazujący właśnie tematy, które wybraliśmy dla tej wystawy. Przy wyborach i przy haśle 100 lat dla Gomułki, no to naprawdę to było najpopularniejsze wówczas hasło wyborcze. I proszę wierzyć, że wtedy rzeczywiście te nadzieje społeczne dotyczące ówczesnej władzy, tak, no były duże i rzeczywiście chociażby z tych rysunków wydaje się, że choć po części szczere, rzeczywiście jest to jeden z niewielu okresów w polskiej karykaturze, kiedy pojawiają się karykatury ówczesnych rządzących, tak? Później już tego jest coraz mniej. I rzeczywiście te nadzieje wiązane ze zmianą, jakiej oczekiwano, z tą większą otwartością, były duże. To jest też moment, kiedy rzeczywiście działania cenzury są trochę mniej drastyczne, mniej restrykcyjne. Coś już więcej można narysować, troszkę napisać. Troszkę więcej można narysować. Dużo więcej napisać również. Ten okres co prawda nie trwa długo, bo gdzieś tak jesienią 57 wraz z zamknięciem redakcji po prostu no coś się rzeczywiście urywa. Natomiast no, ten rok rzeczywiście to jest takie próbowanie się, na co możemy sobie więcej, my rysownicy wówczas, karykaturzyści, ale również i satyrycy, literaci, na co możemy sobie więcej pozwolić, jakie tematy możemy poruszyć, no jak chociażby właśnie te związane z macierzyństwem i z planowaniem rodziny. To naprawdę są wyjątkowe rysunki, chyba jedne z nielicznych w ciągu całego okresu trwania PRL-u, poruszające te tematy tak otwarcie. No, takim tematem budzącym emocje jest na przykład striptiz. No to w ogóle tutaj ta nagość również w tej formie rysunkowej jest rzeczywiście interesująca. Ale też interesujące, że
to, o czym pani powiedziała, czyli taka iluzja, którą serwowano społeczeństwu, iluzja lepszej przyszłości, i to władze serwowały taką iluzję. Odpowiedzią na tę iluzję jest aluzja satyryków, krytyków sztuki, w ogóle artystycznego środowiska. A propos tych pieniędzy, mam takie wrażenie, że to z tamtych czasów pochodzą takie stereotypy dotyczące własności prywatnej, pieniędzy, i tak zwanych biznesmenów, bo przytoczę tutaj kolejny przykład. Rysunek: pan z panią przekopują ogródek, towarzyszy im córka i widać różne banknoty i podpis jest taki: po uchwaleniu ustawy zezwalającej na posiadanie obcych walut, jesienne wykopki. No proszę zauważyć, jakie problemy wówczas rozwiązywano tak poważnymi dokumentami jak ustawy. I rzeczywiście, no, obca waluta w obiegu takim prywatnym, czy też oficjalnym nawet w Polsce nie funkcjonowała, nie mogła funkcjonować, tak? Te ukryte gdzieś w ogródkach czy w skarpetach, tak, dolary, no rzeczywiście były czymś zakazanym. No tutaj mamy do czynienia no, ze zdecydowaną zmianą, ale też i reakcją na to satyryków. Mówiliśmy, wspominała pani o tej stworzonej iluzji, tak, i aluzyjnej odpowiedzi na to satyry. Ja myślę, że no, jednak taka nieufność, która się dość szybko pojawiła w stosunku do tych władz, no dość szybko znalazła ten wyraz. Pani dyrektor, wszystkiego nie opowiemy, no i dobrze, ale koniecznie namawiamy, by odwiedzić Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie, przy ulicy Koziej 11, a naszym gościem była pani Elżbieta Laskowska, dyrektor Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego właśnie w Warszawie i kuratorka tej wystawy. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Reklama. Ascorbita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorbita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Tylko lek. Choroba jest. Thank you.
12:00. Witolda Kozińskiego. Tłumy warszawiaków, weterani i harcerze. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. Jest to swego rodzaju obowiązek wobec tego człowieka i wobec tamtego pokolenia. Polska ambasada w Waszyngtonie przygotowała film, w którym tłumaczy Amerykanom, dlaczego nie należy używać określenia polskie obozy. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Sprawa Amber Gold nie była formalnie omawiana na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego między czerwcem 2010 roku a październikiem 2014, przekonuje Witold Koziński, który w tym czasie był członkiem KNF z ramienia Narodowego Banku Polskiego. Witold Koziński zeznaje dziś przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Pytany przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości Joanny Kopcińską, Koziński przyznał, że o sprawie Amber Gold dowiedział się pod koniec 2011 roku lub na początku 2012, gdy na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego ówczesny przewodniczący Andrzej Jakubiak mówił o swojej korespondencji z prokuraturą w tej sprawie. W posiedzeniu komisji nie było formalnego punktu, który byłby związany z dyskusją na temat spółki Amber Gold. Tym niemniej przy okazji dyskusji przy innej sprawie przewodniczący KNF-u przedłożył taką informację luźną na temat właśnie tego, co się dzieje z pismem czy z pismami, które przewodniczący kierował do prokurator. Mówił również i o tym, że skierował w związku z brakiem odpowiedniej czynności organu ścigania list do prokuratora generalnego. A czy to posiedzenie zakończyło się jakimiś wnioskami? Nie, komisja przyjęła do wiadomości tę informację. Tylko do wiadomości. Tak. Witold Koziński przyznał jednocześnie, że sprawa Amber Gold nie pojawiła się nigdy formalnie na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Według niego między czerwcem 2010 a październikiem 2014 roku takiego formalnego punktu w posiedzeniu KNF nie było. Jak dodał, uczestniczył w zdecydowanej większości posiedzeń komisji. Przyznał też, że wiedzą na temat sprawy Amber Gold nie podzielił się z prezesem Narodowego Banku Polskiego, choć jak dodał ówczesny prezes NBP Marek Belka, wiedzę z pewnością miał. Koziński zaznaczył także, że na żadnym posiedzeniu zarządu NBP sprawa Amber Gold nie była poruszana. Świadek nie pamiętał również, czy sprawa była omawiana na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Kolejni świadkowie i kolejne przesłuchania przed Komisją do spraw Amber Gold, o tym prosto z Wiejskiej mówiła nasza reporterka Ewa Wasążnik. My zostajemy w Sejmie, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się za odrzuceniem w całości projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przyznawał prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom. Projekt potocznie nazywany apteką dla aptekarza ograniczał liczbę aptek posiadanych przez jeden podmiot i wprowadzał kryterium liczby mieszkańców przypadających na aptekę. Wniosek o odrzucenie projektu w całości z sugestią skierowania go do prac w Ministerstwie Zdrowia i włączenia do prac nad dużą nowelizacją prawa farmaceutycznego zgłosił poseł Michał Cieślak z PiS. Zyskał poparcie większości. Poseł Cieślak został wybrany na sprawozdanie komisji. Projekt był rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia i samorząd aptekarski. Przeciw były między innymi rodzinne sieci aptek, duże sieci aptekarskie i opozycja. Mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęła uroczystości pogrzebowe generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. W nabożeństwie żałobnym uczestniczy między innymi prezydent Andrzej Duda. Do Katedry Polowej przyszły tłumy warszawiaków, działacze organizacji kombatanckich, weterani i harcerze. Asystę honorową przy trumnie wystawił między innymi Światowy Związek Armii Krajowej. Jest to swego rodzaju obowiązek wobec tego człowieka i wobec tamtego pokolenia. Staramy się podtrzymywać te tradycje. Na naszych sztandarach jest hasło Bóg, honor, ojczyzna. Myślę, że generał, którego dziś żegnamy, też wyznawał właśnie te wartości. To jest ostatni chyba z generałów Armii Krajowej, na którego pogrzebie nie wyobrażam sobie, żebym się nie był. A tutaj, jeśli chodzi o generała Brochwicz-Lewińskiego, no to bohater i okresu wojny, i powojennych czasów.
Papież nie wyobrażam sobie, żeby sztandarów nie było przy trumnie takiego człowieka. Za godzinę na powązkach wojskowych rozpocznie się pogrzeb generała, który zmarł 5 stycznia w wieku 96 lat. Polska misjonarka, świecka wolontariuszka zginęła w Boliwii. Młoda kobieta została zamordowana podczas napadu na ochronkę dla dzieci w mieście Cochabamba w środkowej części kraju. O szczegółach Wojciech Cegielski. Do tragedii miało dojść wczoraj o 2 nad ranem czasu miejscowego. Napastnik miał włamać się do domu, w którym mieszkały dwie Polki i wolontariuszki. Jedną z nich, Helenę Kmieć, ugodził nożem. Drugiej nic się nie stało. Nasz konsul w Wilnie monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie z boliwijskim wymiarem sprawiedliwości. Policja bada okoliczności przestępstwa i informacji, które posiadamy. Wiemy, że zatrzymano już podejrzanych. Mówi mi rzecznik polskiego MNZ Joanna Wajda. Według misjonarzy z zakonu salwatorianów, Helena Kmieć przyjechała na misję kilkanaście dni temu i miała tam pozostać pół roku. Miasto Cochabamba jest czwartym co do wielkości w Boliwii. Kraj ten znany jest z wysokiego poziomu przestępczości, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie codziennie dochodzi do napadów rabunkowych. Motywy działania napastnika, który zabił Polkę, nie są na razie znane. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zamordowana Helena Kmieć była wcześniej między innymi koordynatorką Światowych Dni Młodzieży w jednej z parafii w Libiążu w Małopolsce. Działała też w duszpasterstwie akademickim. Bezrobocie w grudniu nieznacznie wzrosło w porównaniu z listopadem, wyniosło 8,3%, podczas gdy miesiąc wcześniej 8,2% wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w porównaniu z tym samym czasem 2015 roku było dużo niższe, bo wtedy wynosiło 9,8%. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy. Temat komentowali goście Pulsu Gospodarki Polskiego Radia 24. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego z domu inwestycyjnego Xelion stopa bezrobocia może nadal spadać. W tym roku środki unijne wreszcie zaczną być używane, wykorzystywane. To podkręcić powinno wzrost gospodarczy, a jeżeli wzrost gospodarczy zostanie podkręcony, no to i na rynku pracy sytuacja powinna się poprawić. Oczywiście przy założeniu, że z zewnątrz nas nic nie trafi, a tego niestety wykluczyć do końca nie można. W tej chwili mamy do czynienia z teoretycznym spadkiem bezrobocia. Fizyczny spadek odczujemy w marcu, przewidywał Piotr Soroczyński z KUKE. Możemy spodziewać się spadku bezrobocia i przede wszystkim liczymy na to, że ono wciąż będzie pokazywało wyniki niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Więc w tym rozumieniu na pewno będą spadki, a oczywiście takie faktyczne, fizyczne wskaźnika bezrobocia, stopy bezrobocia, no to prawdopodobnie od marca już takie bardziej wyraźne. Zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Paweł Jabłoński uważa, że rzeczywiste bezrobocie jest jeszcze mniejsze niż wynika to z danych GUS. Ten wskaźnik 8% moim zdaniem jest mocno zafałszowany. W rzeczywistości jest dużo mniejsze bezrobocie. Stąd to widać, ile były informacje teraz parę dni temu na temat Ukraińców, którzy przyjeżdża do Polski pracować. Tak naprawdę jest dużo gorzej. W 8% nie powinniśmy o takich informacjach mówić. Jest prawdopodobnie tu efekt szarej strefy, która sztucznie zawyża ten wskaźnik i bezrobocie rzeczywiste, prawdziwe jest mniejsze. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w grudniu wyniosła 1,335 000 osób. Szpitale ograniczają wizyty odwiedzających z powodu grypy. Ograniczenia wprowadziły szpitale w Wodzisławiu Śląskim i Redutowach, poinformował rzecznik placówki w Wodzisławiu Sławomir Graboń. U osoby chorej może jednocześnie przebywać jeden odwiedzający, z zastrzeżeniem, że dzieci poniżej 12 roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, ale tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą ordynatora lekarza kierującego oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur. Wcześniej ograniczenia lub zakaz odwiedzin wprowadzono między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej, w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach i w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. W Województwie Śląskim według danych sanepidu chorych na grypę jest 21 tysięcy osób. Polacy pozostają na drugą część kadencji przewodniczącymi kilku komisji w Parlamencie Europejskim. Dziś potwierdzone zostały nasze nieoficjalne informacje, że tradycyjne zmiany w połowie kadencji nie zmniejszyły znacząco stanu posiadania polskiej delegacji. O szczegółach Beata Płomecka. Europosłowie Platformy Obywatelskiej nadal będą przewodniczyć dwóm komisjom parlamentarnym, Przemysłu Jerzy Buzek i Konstytucyjnej Danuta Hibner. Platforma będzie też kierowała delegacjami. Na czele delegacji do spraw Białorusi pozostaje Bogdan Zdrojewski, a Iranu Janusz Lewandowski. W drugiej części kadencji Europarlamentu Platforma otrzymała też delegację do spraw Ukrainy, na czele której stanął Dariusz Rosati, ale w nowym rozdaniu
tygodniu Platforma odnotowała też stratę. Oddała liberałom stanowisko szefa konferencji przewodniczących komisji. Pozostałe partie zachowały swoje kierownicze stanowiska. Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie nadal przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości została ponownie szefową podkomisji do spraw obrony i bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska ambasada w Waszyngtonie przygotowała i rozpowszechnia w Stanach Zjednoczonych krótki film, w którym tłumaczy Amerykanom, dlaczego nie należy używać określenia polskie obozy. W ciągu jednego dnia film zobaczyły w internecie setki tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałbuski. Słowa mają znaczenie. Od takiego zdania zaczyna się dwuminutowy film przypominający Amerykanom, że obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce stworzyli i prowadzili niemieccy okupanci, a nie Polacy. Dziś dziennikarze często posługują się nieprawdziwym określeniem polskie obozy albo obozy w Polsce. Tymczasem były to niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne. Nie było polskich obozów. Lektor zwraca uwagę, że Polska była ofiarą niemieckiej agresji, że straciła 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony Żydów. W towarzyszącym publikacji filmu oświadczeniu ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Piotr Wilczek stwierdził, że konieczne jest przypominanie amerykańskim dziennikarzom, nauczycielom i uczniom, by używali właściwego określenia. To nie jest tylko kwestia semantyki, podkreślił. Umieszczony na profilu ambasady na Facebooku film miał już ponad 260 tysięcy wyświetleń i ponad 6 tysięcy udostępnień. Z Waszyngtonu Marek Wałbuski, Polskie Radio. Na życzenie papieża Franciszka podał się do dymisji wielki mistrz zakonu kawalerów maltańskich Matthew Festing. To konsekwencja kryzysu w stosunkach pomiędzy zasłużonym zakonem rycerskim a stolicą apostolską. Do kryzysu doszło w grudniu, kiedy papież dowiedział się, że władze zakonu zamierzają usunąć z urzędu wielkiego kanclerza pod zarzutem, że zgodził się kilka lat temu na rozdawanie prezerwatyw mieszkańcom krajów trzeciego świata, w których działały popierane przez kawalerów organizacje pozarządowe. Franciszek zaapelował wówczas o rozwiązanie tej sprawy na drodze dialogu i prosił, by absolutnie nie doszło z tego powodu do usuwania kogokolwiek ze stanowiska. Do tego jednak doszło, a wielki mistrz publicznie zarzucił Watykanowi ingerencję w wewnętrzne sprawy suwerennej instytucji. Próbowano również zdyskredytować członków komisji, która na polecenie papieża bada stosunki panujące we władzach kawalerów maltańskich. We wtorek na prywatnej audiencji Franciszek miał zażądać od Matthew Festinga, by podał się do dymisji. Wielki mistrz zgodził się na to i dziś lub jutro ogłosi rezygnację ze stanowiska, które do tej pory było dożywotnie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polska jest najpopularniejszym kierunkiem zagranicznych wyjazdów Ukraińców. 2/5 zagranicznych wojaży z nad Dniepru odbywa się do naszego kraju. O szczegółach z Kijowa Paweł Puszko. Według danych ukraińskich służb granicznych w zeszłym roku granicę przekroczyło 25 milionów obywateli. 10 milionów wyjazdów odbyło się do Polski. Na drugim miejscu znalazła się Federacja Rosyjska. 5 milionów na trzecim miejscu pod względem popularności wyjazdów są Węgry. W minionym roku na terytorium Węgier wjechało 3 miliony Ukraińców. Polskie konsulaty przodują też w ilości wydawanych wiz. Spośród polskich placówek dyplomatycznych liderem jest konsulat we Lwowie, który w zeszłym roku wydał 500 tysięcy dokumentów upoważniających do wjazdu do Polski z strefy Schengen. Ukraińcy mają nadzieję na zniesienie przez Unię obowiązku wizowego. Miało to nastąpić w zeszłym roku, ale decyzja jest wciąż odkładana. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. W Madrycie rozpoczął się 6. Międzynarodowy Festiwal Złego Kina. Do niedzieli w stolicy Hiszpanii prezentowanych będzie 19 filmów, które, jak to określa dyrektor wydarzenia Carlos Valencia, są tak złe, że aż wydają się dobre. Nakręcony w Barcelonie indyjski film Action Jackson opowiada o gangach, które walczą w rytmie rumby, a zrealizowany przed 10 laty Doomed miał być dreszczowcem o zombie. Kiedy jednak na ekranie pojawiają się żądne krwi postacie, publiczność wybucha śmiechem. Carlos Valencia twierdzi, że cechą festiwalowych filmów jest wywoływanie u publiczności reakcji innych od zamierzonych w scenariuszu.
Szukamy komedii z przypadku, tak właśnie określiłbym prezentowane filmy, mówi dyrektor festiwalu. Niemal wszystkie obrazy można oglądać za darmo, widzowie płacą jedynie za projekcje, na które zaproszono reżyserów bądź aktorów. Filmy prezentowane są w oryginale, bo jak twierdzą organizatorzy festiwalu, dubbing zniszczyłby niezamierzone potknięcia podczas ich realizacji. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie całkowite, do tego słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki. Na wybrzeżu deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach dziś możliwe rozpogodzenia. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich do 2 stopni na plusie na północnym zachodzie, na nizinie szczecińskiej i wybrzeżu 3 stopnie. Wiatr słaby, zmienny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystyczną leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Program Drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. To była reklama. 17 minut po godzinie 12. Reporterzy Polskiego Radia 24 zapraszają do wysłuchania audycji Tym żyje kraj. To ma być początek końca smogu w Małopolsce. Radni Sejmiku Małopolskiego jednogłośnie przegłosowali w tym tygodniu uchwałę antysmogową dla całego województwa. To pierwszy region w kraju, który decyduje się na takie rozwiązanie. Uchwała wprowadza zakaz używania pieców najgorszej kategorii i najtańszego węgla. A co ciekawe, za uchwałą jednogłośnie zagłosowali radni PiS, Platformy i PSL. Sprawę śledził Karol Surówka. W ostatnich latach podejście małopolskich samorządowców do smogu znacząco się zmieniło. 3 lata temu, przy okazji pierwszej krakowskiej uchwały antysmogowej, sporo radnych było przeciwnych. Gratuluję! Zrobiliście z Krakowa najgorsze miasto na świecie! Że umieralność, że wszyscy umierają stoją! Rok temu, przy drugiej krakowskiej uchwale, prawie połowa wstrzymała się od głosu. Tymczasem w tym tygodniu wszyscy byli za. Co więcej, nie było już dyskusji, czy smog jest, czy go nie ma. Samorządowcy głównie kłócili się o to, kto wcześniej i lepiej walczył ze smogiem. Efekt 33 za, nikt przeciw, nikt się nie wstrzymał. PiS, PO i PSL jak jedna partia. Nie ma sporu politycznego i to jest najważniejsze w tej chwili, że wszystkie partie, przedstawiciele partii rozumieją, że chodzi o nasze życie, że chodzi o nasze zdrowie, chodzi o nasze dzieci. Mówił marszałek małopolski Jacek Krupa. Jadwiga Emilewicz ze Zjednoczonej Prawicy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, podkreślała jednak, że na samej uchwale działania nie mogą się zakończyć. Od samej uchwały nie będzie nam się lepiej oddychać w Małopolsce. Liczymy na to, że wraz z uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawi harmonogram i kolejne środki, jakie ma zamiar przedsięwziąć, aby rzeczywiście pomóc tym Polakom, którzy palą w piecach tym, czym palą, dlatego że ich na to nie stać. Stowarzyszenie Polski Alarm Smogowy, które od miesięcy zbierało podpisy pod petycją o wprowadzenie tej uchwały, zleciło przeprowadzenie badań odnośnie tego, jak bardzo zakaz używania najgorszego węgla zmieni powietrze. Jeśli wszystko zostanie przeprowadzone prawidłowo, za 6 lat alarm smogowy może być już niepotrzebny. Mówimy de facto o dramatycznej poprawie jakości powietrza.
jak wskazują analizy, w większości miejscowości Małopolski powietrze powinno być zgodne z normami. Co ważne, w większości miejscowości stężenia rakotwórczego benzopirenu powinny również spaść poniżej normy. To jest bardzo ważne, bo obecnie tę normę mamy przekroczoną 10-krotnie. Co zmieni się dla mieszkańców? W wakacje w Małopolsce wejdzie w życie zakaz ogrzewania domu najgorszym węglem. Również od lipca w nowych domach i blokach będzie można montować wyłącznie najlepsze piece węglowe piątej kategorii. Od 2023 roku w ogóle nielegalne będzie używanie pieców bez kategorii, tak zwanych kopciuchów. 3 lata później zacznie obowiązywać zakaz używania pieców trzeciej i czwartej kategorii. Pozostaje problem, jak tę rewolucję sfinansować. Małopolska zabezpieczyła już 420 milionów złotych na dopłaty do wymiany kotłów węglowych, ale już wiadomo, że to za mało. W perspektywie musimy myśleć, że powstaną nowe programy z pozycji rządowej. Przecież te środki to jest nic innego jak podatki za korzystanie ze środowiska, więc ja sądzę, że one powinny wrócić. Jak dodaje wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak, niewykluczone, że za część wymiany pieców gminy będą musiały zapłacić z dochodów z opłat klimatycznych i uzdrowiskowych. Karol Zrówka, Radio Kraków. A podobne uchwały antysmogowe przewiduje też m.in. Śląski Mazowsze. Marszałek województwa mazowieckiego Struzik deklaruje, że sejmik do końca roku przyjmie uchwałę antysmogową. Ma ona wprowadzić regulacje dotyczące jakości kotłów i paliw, którymi można ogrzewać w domach. Wczoraj grupa aktywistów zebrała się w Warszawie, aby pokazać, jak ważny jest to problem w stolicy. Mówi Piotr Trzaskowski ze Stowarzyszenia Akcja Demokracja. Już nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w Warszawie jest smog. I ten smog zabija. 3000 osób każdego roku umiera przedwcześnie ze względu na złe powietrze. W Warszawie sejmik województwa mazowieckiego może przyjąć uchwałę antysmogową. Tak jak w Krakowie taką uchwałę przyjęto i rozciągnięto ją do całej Małopolski. Sejmik województwa mazowieckiego takiej uchwały nie przyjął i my żądamy od sejmiku, aby się szybko tym zajął. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik mówi, że uchwała zostanie przyjęta do końca tego roku. Województwo mazowieckie to 13% powierzchni Polski. To 314 gmin, 42 powiaty, 35,5 tysiąca km kwadratowych powierzchni i nawet z tego powodu przygotowanie tego projektu, aby to było dokument dojrzały i realistyczny do zrealizowania, w tym wymiarze również faktycznym, wymaga nieco więcej czasu. Deklaruję, że jeszcze w roku 2017 ta uchwała zostanie przyjęta. W województwie mazowieckim od 1 lipca wejdzie w życie zakaz palenia odpadami węglowymi oraz obowiązek instalowania w nowo wybudowanych domach pieców co najmniej piątej generacji. Posiadacze starych kotłów będą musieli wymienić do 2023 roku. Szpitale ograniczają wizyty odwiedzających z powodu grypy. Ograniczenia wprowadziły szpitale w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, poinformował rzecznik placówki w Wodzisławiu Sławomir Grabuń. U osoby chorej może jednocześnie przebywać jeden odwiedzający, z zastrzeżeniem, że dzieci poniżej 12 roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, ale tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą ordynatora lekarza kierującego oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur. Wcześniej podobne ograniczenia i zakazy wprowadzono m.in. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w Szpitalu Miejskim w Łodzi Śląskiej, Szpitalu Wojewódzkim w Tychach i w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. W województwie śląskim według danych sanepidu chorych na grypę jest 21 tysięcy osób. Mierno na prawach miejskich. Przypieczętowaniem decyzji rządu było wręczenie podczas uroczystej sesji aktu nadania statutu miasta. Burmistrz Mielna otrzymała go od wicewojewody zachodniopomorskiego. To powód do dumy, wzrost prestiżu, szansa na rozwój i unijne pieniądze, mówiła burmistrz Olga Ruszak-Bezała. Historyczny dzień, wpisujemy się w nowe karty historii, otwieramy nową historię dla gminy Mielno. Mielno stało się miastem. Bardzo nas to cieszy. Ja jestem dumna z tego, że mogę tą historię rozpoczynać. Pierwsze decyzje to takie jak były, czyli akty, pisma różnego rodzaju. Nic się nie zmieniło na stanowisku i na fotelu. Wicewojewoda Marek Subocz w imieniu rządu życzył władzom miasta sukcesów w rozwoju i działalności na rzecz społeczności lokalnej. A Polskiemu Radiu Koszalin powiedział, że otrzymanie tego aktu jest wielkim wydarzeniem. Mielno jest bardzo znane u nas w województwie. Ma swoje ogromne atuty, rozwija się turystycznie, a teraz jako miasto też będzie miało możliwości aplikowania chociażby o środki Unii Europejskiej. No i jako miasto też będzie miało inne możliwości, żeby właśnie rozwijać się gospodarczo i ekonomicznie. I oczywiście turystycznie, no bo zawsze
Miasto to już inaczej brzmi. A przypomnijmy, że Mielno liczy niecałe 3000 mieszkańców. Wrocław i Trójmiasto są najbardziej atrakcyjnymi pod względem relokacji zawodowej miastami w Polsce. Tak wynika z badania firmy Antal dotyczącego aktywności zawodowej specjalistów i menadżerów. O tym, co wpływa na decyzję pracownika o przeprowadzce za pracą, mówi Aleksandra Kujawa z Antal International. Okazuje się, że najbardziej atrakcyjną destynacją w Polsce jest Wrocław, który w tym momencie wybiera 39% naszych ankietowanych, zanim uplasowało się Trójmiasto i tutaj 36% chętnie by się przeprowadziło, a Warszawa, która do tej pory zwykle była na topie, jest wybierana na trzecim miejscu. Niewiele ponad 30% ankietowanych chętnie by się przeniosło do Warszawy. Rynek warszawski z jednej strony jest nasycony, z drugiej również zyskał taką otoczkę nieco korporacyjną, bardzo szybkiego życia. Wrocław i Trójmiasto to jest interesujący balans między życiem zawodowym a życiem, które dzieje się po pracy. I według naszych opinii, bazujących na rozmowach z kandydatami, to są podstawowe dwa czynniki. Obecne społeczeństwo już nieco odchodzi od takiego etosu pracy, ciężkiej pracy, na rzecz swoich zainteresowań, spędzania czasu ze znajomymi i z rodziną. I właśnie te dwa miasta mają tutaj najlepiej rozwiniętą infrastrukturę pod kątem wolnego, przyjemnego życia, spędzania czasu na taki sposób, jak dana osoba by sobie wyobrażała, a do tego mają fantastyczne PR, jeśli chodzi o budowanie takiej opinii. Ciekawe zjawisko dzieje się w Krakowie, które wybiera 28% ankietowanych, który też spadł w tym momencie poza podium jako wybierana destynacja, ponieważ jest to miasto bardzo artystyczne, które przyciąga osoby o konkretnym profilu, głównie młode, pracujące w centrach usług wspólnych, podczas gdy Wrocław i Trójmiasto przyciągają specjalistów z każdej dyscypliny. Najważniejsze dla kandydatów, pracowników, którzy decydują się na relokację, jest przede wszystkim wynagrodzenie, pakiet relokacyjny, ale też coraz więcej osób zastanawia się nad możliwością znalezienia pracy również dla swojego partnera czy partnerki w danej lokalizacji. To już nie są wyjazdy, gdzie tylko jedna osoba z rodziny wyjeżdżała, raczej myślą o docelowej relokacji. Większość osób jest otwarta w tym momencie na przeprowadzkę. Wynika to z tego, że mamy młode pokolenie specjalistów i menadżerów, które weszło na rynek. Są mniej przywiązani do struktur, do miejsca zamieszkania, myślą o swojej karierze, o rozwoju. Szukają ciekawego miejsca zarówno do życia, jak i rozwoju zawodowego. Badanie pokazuje znaczną dysproporcję między modnymi miastami, takimi jak Wrocław czy aglomeracja trójmiejska, które tutaj zdobyły ponad 1/3 głosów ankietowanych, kontra takie miasta jak Rzeszów z 1%, czy Białymstokiem z 3%, Sosnowcem z 2%, które nie mają tak mocnego marketingu. Są to miasta z ogromnym potencjałem. Miasta, które mają ciekawą ofertę dla inwestorów, mają rozbudowaną infrastrukturę, mają dobry dojazd, mają politechniki i rozwinięte możliwości edukowania kolejnych pracowników, a mimo wszystko ten wskaźnik jest bardzo niski. Materiał przygotowała Teresa Litkowska. A już teraz przegląd portali samorządowych i Bartek Wasilewski. Dzień dobry. Na początek system centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, czyli CEPiK, który miał być rozwiązaniem, dzięki któremu osoby kupujące używane samochody miały mieć gwarancję braku cofania liczników. Jednak zamiast batem na złodziei stał się sposobem na uwiarygodnianie oszustw, o czym pisze Dziennik Toruński. Od momentu wejścia w życie obowiązkowego spisywania stanu licznika podczas badań technicznych mamy coraz więcej klientów. Muszą cofać licznik przed każdym przeglądem. System centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, który miał eliminować nieuczciwych sprzedawców, tylko ich uwiarygadnia, wyjaśnia specjalista od spraw korekty liczników, którego cytuje Dziennik Toruński. Również nieuczciwi właściciele samochodów, którzy na pierwszym badaniu technicznym muszą pojawić się dopiero po 3 latach, znaleźli sposób na legalizację fałszywych przebiegów. Klienci przyjeżdżają z nowymi samochodami i cofają przebieg przed przeglądem VASO. System zapisuje przebieg i w ten sposób fałszywe dane są zalegalizowane. Więcej na stronach Dziennika Toruńskiego, nowości.com.pl. Zaglądamy teraz do Katowic, a tam Dziennik Zachodni wieszczy koniec naciągania klientów w taksówkach. Od 26 lutego w katowickich taksówkach ceny nie mogą być wyższe niż te ustalone przez miasto. Nowe przepisy w sprawie wysokości cen taryfowych zostały przyjęte na podstawie propozycji korporacji taksówkowych, informują urzędnicy z biura prasowego w Katowicach. Do urzędu wpływało wcześniej wiele skarg od pasażerów taksówek, którzy kwestionowali wysokość pobieranych opłat. Nasze analizy wykazały, że niektórzy taksówkarze niezrzeszeni pobierają na przykład 99 zł za godzinę postoju,
oraz aż 5 zł za przejechany kilometr po obrębie miasta w dni powszednie. Tymczasem najniższe stawki taksówkarzy zrzeszonych to 30 zł za godzinę postoju i 1 zł 60 groszy za kilometr, mówił Maciej Stachura z Urzędu Miasta w Katowicach. Jak dodał, zdarzało się, że goście odwiedzający Katowice płacili na przykład za 2-kilometrowy kurs z dworca PKP do Międzynarodowego Centrum Kongresowego nawet 50 zł. Teraz ma się to zmienić, o czym więcej na stronach Dziennika Zachodniego, dziennikzachodni.pl. I na koniec dobre informacje. Pociągi na trasie Poznań, Szczecin, Warszawa, Białystok oraz Wrocław-Poznań mogą jeździć szybciej. W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku znajduje się plan zwiększenia długości tras z dopuszczalną prędkością. O sprawie informuje Dziennik Gazeta Prawna. To był Bartek Wasilewski, przewodniczący portali regionalnych, a już teraz informacje. Informacje dnia w skrócie. Minęła 12.30. Premier Beata Szydło spotkała się z ministrami edukacji, nauki oraz sportu w ramach tzw. przeglądu resortów i o tym na początek. W serwisie także przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold byłego członka Komisji Nadzoru Finansowego Witolda Kozińskiego. Powiemy też o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących bezrobocia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Zaczynamy jednak od Ukrainy. Sprofanowano cmentarz w podkijowskiej Bykowni. Na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS i OUPA. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Za chwilę powinna rozpocząć się konferencja prasowa po spotkaniu premier Beaty Szydło z minister edukacji narodowej Anną Zalewską, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem oraz ministrem sportu Witoldem Bańką w ramach tzw. przeglądu resortów. Jednym z tematów spotkania premier Beaty Szydło z minister Anną Zalewską była prawdopodobnie reforma edukacji. Przypomnijmy, prace parlamentarne nad zmianami w systemie oświaty zakończyły się w grudniu ubiegłego roku. W styczniu ustawy oświatowe podpisał prezydent Andrzej Duda. Okazję do pochwalenia się swoimi osiągnięciami będzie miał również wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Od stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, ale trwa już konkurs na projekt założeń do nowej ustawy. Gdy tylko konferencja się rozpocznie, będziemy ją dla Państwa transmitować. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zeznaje były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego i były członek Komisji Nadzoru Finansowego profesor Witold Koziński. Jak mówi o aferze związanej z działalnością gdańskiej spółki, po raz pierwszy usłyszał w mediach, a później na jednym z posiedzeń KNF, które odbyło się na przełomie 2011 i 2012 roku. Co prawda w posiedzeniu komisji nie było formalnego punktu, który byłby związany z dyskusją na temat spółki Amber Gold. Tym niemniej przy okazji dyskusji przy innej sprawie przewodniczący KNF-u przedłożył taką informację luźną na temat właśnie tego, co się dzieje z pismem czy z pismami, które kierował do prokurator. Kolejnym świadkiem, który złoży dziś zeznania przed komisją, będzie były przewodniczący KNF Stanisław Kluza. W Boliwii zamordowano polską wolontariuszkę. Młoda kobieta pochodząca z Małopolski zginęła wczoraj ugodzona nożem podczas napadu na ochronkę dla dzieci w Cochabamba w środkowej części kraju. Zamordowana została skierowana do Boliwii przez wolontariat misyjny Salwator, mówi ksiądz Marek Gadomski, duszpasterz wolontariatu misyjnego. Została po prostu ugodzona nożem nasza wolontariuszka, pani Helena, po próbie ratowania. Niestety pani Helena zmarła, natomiast śledztwo cały czas jest prowadzone przez policję boliwijską, tamtejszą. No czekamy na informację dotyczącą, na jakim tle to było, co się stało, dlaczego po prostu osoby wtargnęły na teren do tego miejsca. W ochronce przebywała też druga wolontariuszka z Polski. W czasie napadu nie odniosła obrażeń i jest bezpieczna. Stopa bezrobocia
poparcia w grudniu wyniosła 8,3%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Mimo wzrostu o 0,1 punktu procentowego miesiąc do miesiąca, jest to najlepszy grudzień od 1990 roku, zwraca uwagę Andrzej Kubisiak z UX Service. Dodaje, że niska stopa bezrobocia wynika ze zmniejszającej się podaży kandydatów do pracy. Według eksperta obecny rok będzie rokiem wzmożonej rywalizacji o pracowników. Spodziewamy się, że bezrobocie będzie spadać, ale wolniej niż w 2016 roku. Mamy puli osób bezrobotnych, prawie 60% osób, które są długotrwale wykluczone z rynku pracy. To powoduje, że to bezrobocie nie może już tak szybko spadać, bo przywracanie też osób długotrwałych jest dużo bardziej czasochłonnym procesem. A z danych GUS wynika, że w grudniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,335 000. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie całkowite, do tego słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki. Na wybrzeżu deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich do 2 stopni na plusie na północnym zachodzie. Na nizinie szczecińskiej i wybrzeżu 3 stopnie. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 12.35. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam i zapraszam na Świat w Południe w Polskim Radiu 24, w którym dziś porozmawiamy o tym, czy zbliżamy się do zniesienia lub złagodzenia sankcji Zachodu wobec Rosji nałożonych w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie. Nowy prezydent USA Donald Trump otwarcie przyznaje, że byłby pod pewnymi warunkami gotowy do zniesienia restrykcji. Czołowy kandydat na prezydenta Francji François Fillon podkreśla, że sankcje są nieskuteczne i zbędne. W podobnym tonie mówi też szef węgierskiej dyplomacji. W studio Państwa i mój gość Łukasz Policeusz, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od Francji. Kandydat republikanów na prezydenta François Fillon, któremu sondaże wróżą też przynajmniej niektóre zwycięstwo w wyborach, spotkał się ostatnio z kanclerz Angelą Merkel. Przyznawał, że jeżeli chodzi o podejście do sankcji, mają odmienne zdanie. Jednocześnie dodał, że Unia Europejska musi znaleźć inną ścieżkę dialogu z Rosją i nie pozwolić na to, by Trump dogadywał się z Rosją naszym kosztem, ponad naszymi głowami. Kto tutaj według pana przekona kogo? No, sytuacja rzeczywiście jest bardzo dynamiczna, bo ta scena międzynarodowa, scena polityczna jest dzisiaj bardzo, bardzo płynna i ten rok będzie rzeczywiście obfitował w różnego typu nieprzewidywalne sytuacje. Tak jak nieprzewidywalna jest dzisiaj osoba prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy, jakim jest do końca politykiem jeszcze i pewnie będziemy dopiero go odkrywać. To również nie wiemy, jaką politykę zastosują wobec Rosji, ale także wobec innych sytuacji, czy też innych kwestii międzynarodowych, poszczególne stolice. Bo widzimy, że ten rok także przynosi zmianę polityczną, czy też potencjalną zmianę polityczną. We Francji, w Niemczech mamy wciąż niestabilną sytuację rządu, w Hiszpanii mamy na tej arenie międzynarodowej przecież również w tle Brexit, mamy sytuację, niepewną sytuację we Włoszech, więc widzimy, tych czynników jest przynajmniej kilka, może nawet kilkanaście, tutaj także wspomniane przez panią Węgry, gdzieś w tyle przedterminowe wybory w Bułgarii, więc wiele, wiele aspektów i ta sytuacja międzynarodowa będzie naprawdę dynamiczna. Postarajmy się jakby poukładać, idąc może od początku i od Donalda Trumpa. Mówi się, że amerykańscy politycy prowadzą kampanię poezją, a rządzą prozą. Donald Trump na pewno prowadził swoją kampanię przy użyciu 140 znaków na Twitterze i tak niestety póki co pozostaje. Natomiast z całą pewnością będzie prowadził swoją politykę przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Czyli na razie te swoje obietnice z kampanii wypełnia. Czyli innymi słowy, będzie teraz patrzył, na ile Rosja jest mu potrzebna i na ile ten deal, w cudzysłowie, może być zawarty z Rosją. Jeśli ten deal będzie zawarty, to jak najbardziej po stronie amerykańskiej będzie to warunkowało zniesienie sankcji wobec Rosji, a tym samym już największy gracz międzynarodowy uchyli te sankcje, czy jakby będzie skory do tego.
Ślad za tym mogą pójść kolejne stolice. Wspominając o tym dealu międzynarodowym, to czy według pana to może być właśnie tak, jak niektórzy też komentatorzy i eksperci mówią, Ukraina za na przykład jakąś pomoc Rosji w walce z państwem islamskim, czy też zniesienie sankcji, to zresztą sam Trump powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego Timesa, że właśnie zniesienie sankcji, jeżeli Rosja zgodzi się na umowę w sprawie redukcji arsenału jądrowego, to mogą być tego typu deale? Ja bym powiedział nawet dalej. Powiedziałbym, że w mojej ocenie jesteśmy świadkami, i tutaj zaryzykowałbym taką tezę, nowego koncertu mocarstw. To znaczy pewnego podziału świata dzisiaj na strefy wpływów. Czy to Ukraina, czy też Polska, kraje nadbałtyckie mogą stać się przedmiotem tego właśnie międzynarodowego nowego podziału. No bo cóż może się stać w Unii Europejskiej, jeśli Unia Europejska będzie dalej w kryzysie i będzie podzielona. No nastąpi pewnie czy z dużą dozą prawdopodobieństwa dalszy jej rozłam, a w konsekwencji, jeśli wystąpi Wielka Brytania, a wiemy, że są ku temu duże szanse z Unii Europejskiej, no to wtedy też będzie ona, Wielka Brytania, porozumiewała się z kolejnymi partnerami międzynarodowymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, że Theresa May w piątek udaje się do Stanów Zjednoczonych, więc między innymi na ten temat będzie prowadziła rozmowy z Donaldem Trumpem. Wiemy też, że na scenie tej europejskiej najsilniejszym graczem pozostają wciąż Niemcy, więc tutaj ewentualnie strefa wpływów niemiecka. I dalej mamy już tylko Rosję, jeśli chodzi o takich czołowych graczy na naszym kontynencie. No ale mówi pan o Berlinie, o tych wpływach niemieckich, Niemcy jako ten najważniejszy partner na kontynencie, ale dotychczas przecież też Niemcy były w takim trochę koncercie francusko-niemieckim. To znaczy Francja też za François Hollande'a jest takim krajem właśnie w kontekście sankcji wobec Rosji, gdzie no, Berlin i Paryż stanowiły jeden front. A teraz patrząc na to, co mówi Fillon, patrząc na to, co też mówi Marine Le Pen, która również jest czołową kandydatką w tych wyborach i też opowiada się za zbliżeniem z Rosją, no ten front może być złamany. Może być złamany i no, jeśli ktoś mnie spytał parę miesięcy temu, czy Marine Le Pen ma szansę na wygraną, powątpiewałem w to dużo bardziej niż obecnie. Widzimy bowiem, że sondaże wskazują na to, że Marine Le Pen ma duże szanse na wygranie tych wyborów i niekoniecznie będzie to właśnie François Fillon, który pomimo tego, że jest dosyć postacią, powiedziałbym, także konserwatywną na tej francuskiej scenie politycznej, to jednak jest to umiarkowany konserwatyzm na tyle, że jednak ten alians francusko-niemiecki jest możliwy do zawarcia i ten utrzymanie tego układu sił na kontynencie jest możliwe, czy to względem Rosji, czy też jakby utrzymania w kontekście Unii Europejskiej. Ale tu widzę zagrożenie, że jeśli wygra Marine Le Pen, a wiemy, że spotkała się już z Donaldem Trumpem, to jednak ten front polityczny będzie przesunięty w innym kierunku. Więc ostaną się tylko Niemcy na kontynencie jako ten najsilniejszy gracz, który jest w stanie, że tak powiem, rozgrywać tutaj w jakiś sposób karty, ale no i tutaj jeśli ostaną się Niemcy jako same, no to może to być niewystarczający argument. Czyli w tych negocjacjach o ewentualne utrzymanie tych sankcji rosyjskich wobec Rosji unijnych, które przypomnę, że na razie są przedłużone do połowy tego roku, możemy stracić Francję jako tego gracza, że tak powiem, po stronie tych państw, które chcą utrzymania tych sankcji, ale też stracić Wielką Brytanię, która dotychczas oferowała takie wsparcie też Polsce w utrzymaniu tych sankcji, no ale Wielką Brytania, która jest jedną nogą już poza Unią. Możemy stracić, tym bardziej, że Wielka Brytania może się także chylić ku temu podziałowi właśnie europejskiemu świata i tego, że tak powiem, globalnego właśnie patrzenia na Wielką Brytanię, jak mówi Theresa May. Więc tutaj rzeczywiście bardziej będą wchodziły w grę interesy ekonomiczne, gospodarcze,
niż polityczne, dotychczasowe alianse. Taki niestety najbardziej negatywny scenariusz musimy brać pod uwagę. Oczywiście on może być umiarkowany, może przybierać trochę inne scenariusze, takie w szczegółach. Może nie być na tą skalę. Na pewno to zjawisko nie będzie działo się z dnia na dzień, bo to też na to warto zwrócić uwagę. To może być pewien proces, który będzie następował przez najbliższe na przykład 5 czy 10 lat, ale w takim kierunku jako ten najbardziej negatywny scenariusz musimy na to patrzeć i ewentualnie przeciwstawiać się, czyli musimy podawać jakiś alternatywny scenariusz, o którym chociażby wspominała nawet wczoraj po przeglądzie resortowym z ministrem Waszczykowskim premier Szydło, uznając, że Polska chociażby z grupą przechadzką powinna mieć wspólny front reformy względem Unii Europejskiej. Na razie nie znamy szczegółów. Mam nadzieję, że te szczegóły poznamy wkrótce i że to będzie racjonalne podejście do prowadzonej polityki międzynarodowej. Ja z całą pewnością, jeśli miałbym podpowiadać, to zachęcam polski rząd do rozmów już z Wielką Brytanią, bo to jest odpowiedni moment do tego, żeby już kuluarowo próbować rozmawiać z Wielką Brytanią na temat właśnie spraw związanych z Brexitem. Czyli cały czas niepewna przyszłość sankcji unijnych i sankcji zachodnich wobec Rosji. Dziękuję bardzo serdecznie. Łukasz Polinceusz, ekspert Fundacji Płaskiej. A już teraz przenosimy się do kancelarii premiera, gdzie rozpoczyna się konferencja prasowa pani premier i Jarosława Gowina. Witamy również bardzo serdecznie panią minister Annę Zalewską, minister edukacji narodowej, a także ministra sportu i turystyki pana Witolda Bańkę. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo prosimy. Dzień dobry państwu. Dzisiaj rozmawialiśmy, jak sami państwo widzicie, w tym gronie przede wszystkim o nauce, o szkolnictwie, o połączeniu tych działań, które dwa resorty, przede wszystkim resort pani minister Zalewskiej, resort edukacji i resort pana premiera Gowina, resort nauki szkolnictwa wyższego, podejmują i będą podejmowały w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, reformując nie tylko polską szkołę, ale również szkolnictwo wyższe, ale przede wszystkim w trosce o to, ażeby przygotowanie młodych ludzi, wykształcenie było dostosowane do tych potrzeb, które są i w gospodarce, na rynku pracy i też dające szanse na rozwój, na kształcenie i na kariery, kolejne kariery tych pokoleń młodych Polaków, którzy będą absolwentami zarówno szkół zawodowych, które będą teraz nazywały się szkołami branżowymi, szkół państwowych, szkół zawodowych i uczelni wyższych. Rozmawialiśmy przede wszystkim dzisiaj właśnie o tym, co zrobić, aby edukacja, aby wychowanie, szkolnictwo wyższe dawało szansę dla każdego młodego Polaka, ale też, żeby przyczyniało się do rozwoju naszego kraju, to o czym mówimy w planie odpowiedzialnego rozwoju, naszym sztandarowym programie gospodarczym. Pani minister Zalewska ma przed sobą w tym roku zadanie niezwykle ważne, ale ten etap legislacyjny, proceduralny, czyli przygotowania i przeprowadzenia przez parlament ustaw dotyczących zmian w systemie oświaty już za nią. W tej chwili system reforma oświaty jest wdrażana i to jest to zadanie najważniejsze, które stoi przed panią minister Zalewską w tym roku. To jest dobrze przygotowana reforma. Jeszcze raz chcę to bardzo mocno podkreślić. To jest dobrze przygotowana i przemyślana reforma. Jest wprowadzana w życie zgodnie z założonym harmonogramem. Wszystko przebiega tak, jak zostało zaplanowane. Jest oczywiście konieczna współpraca różnych środowisk, które będą teraz tę reformę wdrażały, a więc środowiska oświatowego, samorządowego i przy współudziale z kuratorami pod nadzorem Ministerstwa Edukacji przeprowadzenie tej reformy w taki sposób, ażeby każdy z rodziców
każdy rodzic i również każdy nauczyciel i samorządowcy mieli poczucie tego, że ta reforma jest dla nich bezpieczna. I tak się stanie. Jeżeli będzie współpraca, tak się stanie. W tej chwili pani minister Zalewska razem ze swoim zespołem podjęła działania, przede wszystkim informacyjne, komunikacyjne, oczywiście przygotowuje wszystkie te rozporządzenia, projekty legislacyjne, które jeszcze jako minister edukacji musi w najbliższych tygodniach wydać, ale ten etap już wszedł rzeczywiście w ten, przede wszystkim ten proces mocnego wdrażania już w samorządach tej reformy. Dobra reforma, potrzebna reforma, przyjazna dzieciom, przyjazna polskiej szkole, dbająca o to, żeby nauczyciele mieli pracę i również wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy przede wszystkim chcą, ażeby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci, aby była szkołą, w której one zdobywają dobre wykształcenie i dobre i również są pod dobrą opieką. Taki jest cel tej reformy. Jest szeroko konsultowana cały czas, ale ten dialog i te konsultacje były przeprowadzane. Mówię o tym jeszcze raz i podkreślam to każdorazowo, kiedy mówię na temat reformy oświaty, ponieważ chcę, żeby wreszcie pokazać Państwu, że ten proces przygotowania reformy oświaty i wdrażania jest naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie profesjonalnym. Ja rozumiem, że są różnego rodzaju krytyki.